Witam Państwa bardzo serdecznie. Pora na zagadkę tygodnia, czyli szansę na dodatkowe pieniądze, które teraz mogą wpaść do Twojego portfela. Trzeba uzupełnić litery i odczytać tytuł serialu. Za zrobienie tego 100 zł gwarantowane i 4900 to jest nagroda bonusowa, o którą zagramy w trakcie rozstrzygania naszej zagadki, czyli w niedzielę o godzinie 15. Słuchajcie, mamy do uzupełnienia tytuł serialu. Serialu, który jest dosyć wiekowym serialem. Ten serial ma około 50 lat, jeżeli dobrze myślę. I proszę Państwa, trzeba tutaj niestety się naprawdę skupić, żeby to rozwiązać, dlatego że seriali mamy mnóstwo. No i tutaj chodzi nam o jeden ten konkretny serial, który pasuje do tego schematu literowego. Nawet 5000 do zabrania. To jest szansa na dodatkowe pieniądze właśnie w tym tygodniu, od 5 marca do 12 marca i w niedzielę 12 marca rozstrzygniemy tę zagadkę, dowiemy się, kto z Państwa ma dobrą pamięć, bo w tej zagadce trzeba mieć dobrą pamięć, trzeba lubić też seriale. Nie każdy jest miłośnikiem seriali, niektórzy z Państwa być może wolą oglądać filmy, niektórzy z Państwa być może wolą oglądać programy rozrywkowe, a to jest właśnie coś dla miłośników seriali. I to takich seriali troszkę będących retro serialami. Jeśli ktoś z Państwa jest w stanie sobie przypomnieć, to już teraz szybciutko można wysyłać tutaj SMS-a o treści znam pod numer 75480, a warto, bo czeka nawet 5000 zł. No z tym, że reżyserze, ja nie jestem pewny, czy w ogóle ktoś to skojarzy. Bo jednak dosyć wiekowy serial. Ha. Słuchajcie, niewiele tych liter. Mamy ty, mamy ry i mamy j, a, c, r. No i mamy tutaj i literkę s. A, i tutaj jeszcze też musi być jakieś słowo. Tam jest, proszę Państwa, jak widzicie, to trzecie słowo, no to jest taki wyraz jednoliterowy, który też musi być uzupełniony. Aby zgłosić się tutaj do nas, wystarczy wysłać SMS-a o treści znam pod numer 75480. I to jest bardzo ważne, proszę Państwa, żebyście pisali to słowo znam w SMS-ie, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś z Państwa napisze ten tytuł bez słowa znam. Na przykład, proszę Państwa, premiera tego serialu była 57 lat temu, mówi reżyser pierwszego odcinka. W związku z tym naprawdę jest to coś dla koneserów, coś dla miłośników polskiego kina. Ile odcinków powstało, reżyserze, tego serialu? 21, mówi reżyser. No to nie tak wiele, nie tak wiele tych odcinków, bo jednak są seriale, które mają więcej, na przykład Moda na sukces, na przykład Klan, no to mają przecież po 1000 odcinków. No tutaj było tylko 21 odcinków, w związku z tym nie wiem, ale może ktoś skojarzy, może ktoś z Państwa akurat pamięta ten serial. Jeżeli tak, można już teraz się zgłosić. Można mieć szansę na 5000, taki dodatkowy zastrzyk gotówki. A co? Należy Ci się. Jeżeli teraz trafiłeś na ten program, jeżeli teraz mnie oglądasz, no masz szczęście. Dlatego, że mało kto wie o takiej okazji tutaj w Polonii 1. Mało kto też, wiecie Państwo, no akurat w tej chwili ma czas, żeby się skupić, żeby tak poszukać w głowie, o jaki może chodzić serial. Mamy też to zdjęcie, które troszkę może ułatwia, dlatego, że mamy tutaj zwierzę, no i mamy czterech bohaterów. Ale ja nie pytam o ich imiona, nie pytam, jak się wabił właśnie ten zwierzak. Ja pytam tylko i wyłącznie o tytuł tego serialu. Nie jest tak łatwo skojarzyć, no bo jednak 57 lat temu. Dobrze, reżyserze, ile mamy czasu na tę zagadkę? 5 minut? Dobra, to ja proszę na ekran takie 5 minut, bo to jest ten czas, w którym już musimy się zmobilizować, proszę Państwa, i już tutaj mieć zwycięzcę. Czas startuje i ja serdecznie zapraszam, aby ta osoba, która skojarzyła, już teraz się do nas zgłosiła. Wysyłaj SMS-a o treści znam pod numer 75480, jeżeli znasz rozwiązanie, jeżeli znasz ten serial. Czekamy. Piękna kasa do zdobycia. 5000 to jest naprawdę fajny zastrzyk gotówki. Teraz już tuż, tuż wiosna. Już tuż, tuż, proszę Państwa, będziemy się trochę tak budzić z tego zimowego snu. Przyda się na pewno, może zrobić jakiś remoncik w domu, a może, nie wiem, przyda Ci się nowa kurteczka, może Ci się przyda coś na wiosnę sobie kupić fajnego do ubrania. No proszę Państwa, my tutaj rozmawiamy o 5000, które są w sumie do zabrania, więc ja myślę, że nawet na wycieczkę starczy jakąś miłą. Na któryś wiosenny weekend gdzieś się można wybrać. Słuchajcie, 4 minuty. Kto zna tytuł tego serialu? Wystarczy wysłać SMS-a. No nie wiem, reżyserze, nie wiem, bo to jest jednak, wiesz, gdybyś dał na przykład serial Korona Królów, albo jakbyś mi dał na przykład serial, ja wiem, no na przykład do uzupełnienia M jak Miłość, no to by ludzie wiedzieli. Albo jakbyś dał na przykład Celestę,
Tutaj widzowie Polonii 1 bardzo lubicie Państwo, z tego co ja wiem, oglądać serial Celeste. Fajna to jest taka historia, wiecie Państwo, bardzo wciąga ta Celeste. Natomiast to nie leci ten serial w Polonii 1, ten o który my pytamy. Słuchajcie, 3 minuty 35 sekund, kto z Was wie? Szybko, 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 jeżeli masz odpowiedź, to już teraz się zgłaszaj. 75480 o treści znam. Jaki to jest serial? Kto z Was skojarzył? Kurczę, chyba żeśmy przesadzili z tym poziomem trudności, reżyserze. Chyba to jest jednak za trudne. To już raczej nawet nie lecą powtórki tego serialu, wiesz, reżyserze. I może być tak, że jednak ludzie nie pamiętają. No, ciężko jest pamiętać coś, co nie jest teraz obecnie emitowane. Proszę Państwa, czy jest chociaż jedna osoba, która skojarzyła? Teraz? Teraz możesz się zgłaszać, śmiało. Jeszcze niecałe 3 minuty, czekam. 75480 w treści wpisujesz słowo znam. To jest bardzo ważne, żeby było to słówko znam. Kto z Państwa daje sobie szansę na nawet 5000? To jest potężna kasa. Znajdę kogoś. Poczekaj, reżyserze, poczekaj chwileczkę. Nie nerwowo, bo reżyser już nerwowy, że nie mamy tutaj zgłoszeń. Momencik, momencik, może akurat. Proszę Państwa, jedna osoba, kto dał radę sobie przypomnieć? Bo tu trzeba sobie przypomnieć, trzeba naprawdę poszukać w głowie. Ciężko jest wygooglować, sprawdzić w internecie tę odpowiedź, zdaję sobie sprawę. Bo jednak, no, nie ma co wpisać. No, mamy niewiele tych liter. 57 lat temu była premiera tego serialu, więc być może ktoś z Państwa, kto ma naprawdę dobrą pamięć, jest w stanie skojarzyć, o jaki tytuł chodzi. Niewiele czasu, 2 minutki. Wysyłaj SMS-a teraz. Jeżeli masz tylko rozwiązanie, jeżeli znasz tytuł tego serialu, to teraz możesz się zgłosić i teraz możesz zgarnąć nawet 5000. Przypomnę, że rozstrzygniemy konkurs w najbliższą niedzielę o godzinie 15, a do tego momentu można w nim brać udział. Więc jeżeli na przykład nie wiesz, no możesz zrobić zdjęcie ekranowi, no i na przykład zapytać kogoś, a wtedy wspólnie możecie wysłać tego SMS-a. Przypominam, no deadline tak zwany, czyli koniec tej zagadki, to jest niedziela, godzina 15, bo wtedy rozstrzygamy konkurs. Uwaga, minuta 25, teraz jest największa szansa, teraz najbardziej się Państwu opłaca. Czekamy. Nie ma co czekać, wiecie Państwo, do niedzieli do 15. Warto już teraz wysłać SMS-a. Będziesz miał z głowy i już właśnie Ty możesz wygrać. Właśnie teraz, więc po co czekać? Znam pod numer 75480, jeżeli tylko znasz ten tytuł. Minuta, panie i panowie. Oj, nie wiem, czy ktoś to skojarzył. Nie wiem, bo to jest jednak sporo lat upłynęło, wiecie Państwo. Sporo wody w rzece upłynęło. Od premiery tego serialu jeszcze czekam. Nawet 5000 do zabrania. No, serial taki, wiecie Państwo, nie mogę zdradzić nic na temat jego fabuły, bo nie może być za łatwo, jeżeli mamy do zdobycia 5000. Więc tutaj, no niestety, nie mogę nawet podpowiedzieć, jak się wabił ten sympatyczny zwierzak. Ja celowo mówię zwierzak, bo nie mogę inaczej nazwać. Kto z Państwa skojarzył? Kto wie? Ciekawe, czy jest ktoś, kto pamięta. Ja jestem bardzo ciekawy, bo jednak zagadka dla koneserów polskiego kina. 10 sekund, uwaga! No i kończymy. 5, 4, 3, 2, 1. Panie i panowie, kto się teraz zgłasza? Znajdę kogoś. Znajdę kogoś, reżyserze, poczekaj. Kto sobie przypomniał tytuł serialu sprzed prawie 6 dekad? Nawet 5000 mogę zapłacić. Piękna kasa. Oj, chyba ludzie nie pamiętają. Proszę Państwa, naprawdę nie ma osoby, która sobie przypomniała ten tytuł? Jeszcze możesz zdążyć, jeszcze naprawdę może się tutaj to wszystko udać. Jeżeli wyślesz tego SMS-a, bierzesz udział w zagadce tygodnia. Co to oznacza? To oznacza, że do ciebie może powędrować 5000 zł.
my musimy mieć zwycięzcę w każdej zagadce. Wiecie państwo, jak to jest, że no nie może być tak, że zagadka będzie nierozwiązana. W każdej zagadce zawsze musi być zwycięzca, bo wtedy stawiasz taką kropkę na D. My dajemy kropkę, znaczy my dajemy i, a ty stawiasz kropkę, tak? Po prostu udowadniasz, że jesteś w stanie rozwiązać zagadkę. Jeżeli jesteś teraz przed telewizorem, mimo tej pory niesprzyjającej, bo mamy niewiele osób teraz przed ekranem, to właśnie teraz masz szansę wygrać. Stoisz przed tą szansą, daj sobie szansę. Wysyłaj SMS-a teraz, jeżeli tylko znasz ten serial. No niestety, ja nie mogę nic więcej podpowiedzieć, bo gra się toczy o 5000, serial prawie 60-letni, więc nie taki młody, nie taki nowy, ale kultowy, mówi reżyser. Proszę państwa, kto skojarzył? Czekamy, czekamy na państwa zgłoszenia, można się teraz zgłaszać. Jeżeli państwo tylko sobie przypomnieli, o jaki serial chodzi, jakie to są wyrazy, bo pytam tylko o te wyrazy, ja nie pytam o fabułę tego serialu, ja nie pytam o bohaterów tego serialu, spokojnie. Wystarczy, że będziesz znać tytuł tego serialu, możesz wygrać nawet 5000. Dobrze, ja szybciutko, błyskawicznie odliczę, ja wiem, ale musi ktoś skojarzyć, proszę państwa, no ja nie odpuszczę, bo żal tej kasy, żal tej nagrody. Uwaga, 5... Cztery? Cztery? Cztery wyrazy? Cztery, proszę państwa? Ja nic nie podpowiadam. Ja nic nie podpowiadam. Proszę państwa, cztery chwilki. Kto się zgłasza teraz? No, musimy lecieć dalej. Słuchajcie, niestety czas nie stoi w miejscu. Ja nie mogę tutaj przedłużać. Trzy. Jeżeli teraz oglądasz właśnie Zagadkę Tygodnia, to masz naprawdę szczęście, bo mało kto trafia na Zagadkę Tygodnia, mało kto jest z nami o tej porze. Więc teraz masz ogromną szansę, że to właśnie ty wygrasz, że to właśnie do ciebie się uśmiechnie szczęście i ty zarobisz nawet 5000. Daj sobie tę szansę. Żal nie skorzystać, no po prostu żal nagrody, wiecie państwo. Szkoda jest nie skorzystać. Dwa. Tylko bardzo was proszę, nie piszcie SMS-a, jeżeli nie znacie tytułu. Jak ktoś z państwa nie zna tego tytułu, jak ktoś z państwa no w ogóle nie wie, o co chodzi, proszę nie pisać tego SMS-a, bo my tutaj musimy mieć osobę, która powie nam wszystkim głośno i wyraźnie, jaki to jest tytuł. Dwie ostatnie chwilki. Na pewno się komuś udało. Jeszcze czekamy, reżyserze, bo reżyser niecierpliwy, że tutaj no, mogą ludzie nie pamiętać. Ja myślę, że naprawdę warto w państwa wierzyć. Warto wierzyć w państwa dobrą pamięć. Zapraszam serdecznie. Dwie ostatnie chwile. No i muszę to powiedzieć. No niestety nie chcę, ale muszę. Proszę państwa, jeden. Jeżeli znasz ten serial, teraz wysyłaj SMS-a. Teraz możesz się zgłosić do Zagadki Tygodnia. Wysyłasz tylko znam pod numer 75480 i już masz zakwalifikowane zgłoszenie. Możesz zawsze wysłać drugiego SMS-a, jeżeli chcesz sobie dać większą szansę, dlatego że wtedy, prawda, będzie większa szansa dla ciebie. No i to powoduje, że wtedy te 5000 może być twoje z większym prawdopodobieństwem, więc warto jest być sprytnym. Sprytne osoby czasami wysyłają dwa SMS-y do jednej zagadki. Możecie państwo. Naprawdę możecie. Ostatnia chwila. Musi się udać. Zapraszam. Jaki to jest serial? Komu się udało? Kto rozszyfrował? Teraz, teraz, teraz. Słuchajcie, bo zaraz niestety znikam. Ale pojawię się ponownie w programie na żywo w niedzielę o 15:00 i wtedy koniecznie oglądajcie w najbliższą niedzielę o godzinie 15:00, bo wtedy rozstrzygamy Zagadkę Tygodnia. Wtedy dowiemy się, kto zabiera tę piękną kasę, 5000 zł. Dziękuję państwu bardzo za teraz. Widzimy się wszyscy w komplecie w niedzielę o 15:00 w Polonii 1. Do zobaczenia.